2 lutego w środę w ratuszu zebrał się zarząd miasta. Tematem rozmowy był powstający budżet na rok 1994. Wśród wielu poruszanych problemów z tym związanych wyniknęła sprawa budowy basenu. Po raz pierwszy w planach inwestycyjnych w Olsztyna kwestia ta wypłynęła w 1988 roku przy okazji turnieju miast. Niestety poprzednie władze miasta zarzuciły ten projekt. Postawiona na zarządzie sprawa budowy nabiera powoli rumieńców i miejmy nadzieję, że Olsztyn w najbliższej przyszłości wzbogaci się o jeszcze jeden nowy obiekt sportowy. 28 stycznia w piątek w olsztyńskim ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne dotyczące obchodów Dni Olsztyna. Odbędą się one w dniach 1-3 maja bieżącego roku. Sprawne przeprowadzenie tego święta nie może odbyć się bez wydatnej pomocy mieszkańców. Dlatego też prosimy o włączenie się wszystkich mieszkańców w przygotowania, chociażby przez zwrócenie większej uwagi na otoczenie i zadbanie o czystość. Liczymy również na ciekawe pomysły i projekty dotyczące obchodów Dni Olsztyna, które można zgłaszać w Urzędzie Miejskim. Podczas obchodów będą przeprowadzone różne turnieje sportowe, między innymi regaty kajakarskie o Memoriał Malkiewicza i zawody strzeleckie na Krutli. Również nasze studio włączyło się w organizację tej imprezy poprzez zorganizowanie turnieju koszykówki o Puchar Burmistrza Olsztyna. Dalsze decyzje zapadną na kolejnym spotkaniu organizacyjnym po feriach. Natomiast w czwartek burmistrz spotkał się z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Olsztyn. W trakcie obrad omówiono działalność za 1993 rok oraz zamierzenia na bieżący rok. Przedstawiono problemy, z jakimi się boryka ta organizacja. Najważniejszym z nich to brak funduszy na prowadzenie bieżącej działalności, brak wyposażenia i sprzętu specjalistycznego, bez którego niemożliwa jest do przeprowadzenia sprawna akcja gaśnicza. Na poszczególne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej nałożono również obowiązek stałego dyżuru kierowców, gdyż często się zdarza, że nie można wyjechać na akcję z tak prozaicznej przyczyny, jak brak kierowcy z uprawnieniami. Problemów Ochotnicza Straż Pożarna ma jednak więcej i wszystko idzie w tym kierunku, aby przy dobrej współpracy z Urzędem Miasta i Gminy starać się je rozwiązać. W piątek odbyło się spotkanie w sprawie osób niepełnosprawnych z udziałem zainteresowanych stron. Poruszano problemy trapiące tą dużą, bo prawie 10-procentową część naszego społeczeństwa. Przedstawiono dowody na to, że olsztyńskim władzom nie jest obojętna walka z trzema schodami, mająca na celu zintegrowanie całego społeczeństwa. W przeszłości nie interesowano się tym zagadnieniem, jak gdyby nie dostrzegając tego, że osoba niepełnosprawna pozbawiona była kontaktu z innymi, nie mogła uczestniczyć w życiu kulturalnym, ani też samemu załatwić swoich spraw. Obecne władze samorządowe dostrzegły ten problem i starają się go w dość skuteczny sposób niwelować. Między innymi wykonano już podjazdy dla wózków inwalidzkich przy Urzędzie Miejskim, Domu Turysty, Restauracji Leśnej i w centrum miasta przez obniżenie krawężników względem chodników. W trakcie realizacji jest skrzyżowanie świetlne na placu Kościuszki, będące również utrudnieniem nawet dla całkowicie sprawnych ruchowo mieszkańców Olsztyna. Nie sposób tu wymienić wszystkich osiągnięć Urzędu Miejskiego, mających na celu zlikwidowanie barier architektonicznych w naszym mieście. Jednak można być przekonanym, że prace te nie zostaną przerwane, a ojcowie Olsztyna wejdą dzięki tym osiągnięciom na stałe do historii miasta.